Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Będziemy rozmawiać o Forzie Horizon 5. Dzisiaj porozmawiamy o wymaganiach sprzętowych dla Xboxów. Ostatnio żeśmy rozmawiali o wymaganiach sprzętowych dla PC-ów, a dzisiaj porozmawiamy o wymaganiach sprzętowych dla Xboxów. Jest takie głupie, nie? Kiedyś miało się jedną konsolę, jedna konsola, no zawsze gra wyglądała na niej dobrze, zawsze wszystko dobrze działało. A teraz mamy kilka różnych wersji konsol i o co tutaj chodzi? Jak się do tego... o co jest, no nie? Każda konsola... jak PC. Kupujemy inną konsolę, mamy inną jakość grafiki. No i tutaj niestety tak jest. Mamy Forza Horizon 5, mamy... no w sumie... poczekaj, ja policzę ile tych konsol mamy łącznie. Mamy tak, PC-ta, mamy Xbox One, mamy Xbox One S, mamy Xbox One X, mamy Xbox Series S, mamy Xbox Series X, nie? Mamy teraz Xbox Series X. 6 konsol, 6 różnych ustawień grafiki i o wszystkich wam dzisiaj opowiem, o wszystkie wam dzisiaj te ustawienia wytłumaczę. Oczywiście na wszystkich konsolach nie mogę wam pokazać tej jakości grafiki, no nie mam wszystkich konsol, będę mógł zrobić porównanie między Xboxem One X i Xboxem Series X, bo te dwie konsole mam, to jak będę miał już Forza Horizon 5, to te porównanie grafiki sobie zobaczycie. Dzisiaj się dowiecie natomiast tego, w jakiej rozdzielczości będziecie mogli grać, czy będziecie mogli grać w na przykład 60 czy 30 FPS-ach przy danej rozdzielczości i czy będziecie mieli Ray Tracing i czy będziecie mieli HDR. To wam dzisiaj mogę opowiedzieć, jak to wygląda. Tak więc co, zaczniemy sobie od podstawowej konsoli, od Xboxa One, tego najstarszego, tego takiego grubasa, kojarzycie? Ja go kiedyś miałem i sytuacja wygląda tutaj najgorzej, niestety on jest na samym dole listy, jeśli chodzi o ustawienia graficzne. Więc tutaj mamy tak, Full HD rozdzielczość 1920 na 1080, 30 FPS-ów, nie mamy wsparcia dla HDR-u i nie mamy wsparcia dla Ray Tracingu, ale teraz uwaga, Ray Tracing jest tylko i wyłącznie w Forza Vista, nie mylcie tego, że Ray Tracing będzie gdzieś tam w jeździe dowolnej, że o, tak jak teraz sobie jedziemy tutaj po mapie, to Ray Tracingu w piątce no też nie będzie, tak? Ray Tracing tylko i wyłącznie w Forza Vista, czyli w tym takim trybie, gdzie sobie z bliska oglądamy samochód, możemy sobie go obejść dookoła i tak dalej, ale tylko i wyłącznie w garażu. Więc tego na Xboxie One nie mamy. Nie mamy HDR-u, ani nie mamy Ray Tracingu. Idziemy dalej. Xbox One S. Mamy rozdzielczość Full HD tylko i wyłącznie, mamy 30 FPS-ów maksymalnie, mamy wsparcie dla HDR-u i nie mamy wsparcia dla Forza Vista, dla Ray Tracingu, czyli dla śledzenia promieni. To jest dla Xbox One S. Teraz Xbox One X. Wiecie co, ja się boję, żeby się nie pomylić w tych nazwach. I słuchajcie, na Xbox One X już sytuacja wygląda nieco lepiej, bo mamy rozdzielczość maksymalną 4K, ale uwaga, nie możemy tej rozdzielczości zmniejszyć, tak żeby mieć na przykład więcej FPS-ów. Mamy tylko jeden tryb grafiki i tym jeden trybem grafiki jest rozdzielczość 4K, 30 FPS-ów niestety tylko. HDR włączony, możemy sobie włączyć i Ray Tracingu nie mamy na tej najmocniejszej konsoli poprzedniej generacji, czyli Xbox One X. To jest moim zdaniem trochę smutne, bo ja bym chciał może więcej frame rate'u mieć na tej starszej konsoli, może trochę gorszą grafikę. Ja tak widziałem pierwsze porównania gdzieś tam na tych starszych konsolach, na Xbox One. Xbox One X kontra chyba Xbox Series X, jeśli chodzi o grafikę, i ta grafika faktycznie wygląda no niezbyt dobrze na łanie, tak? Jest moim zdaniem nawet gorzej niż tutaj w czwórce. Ta grafika, tam naprawdę jest bardzo dużo detali do odtworzenia i no nie wygląda to dobrze. Zaczynamy konsolę nowej generacji, czyli mamy dwie konsole tutaj, Xbox Series S i Xbox One X. I zaczniemy sobie od Xbox Series X, czyli tej tańszej konsoli, tej takiej trochę słabszej. Możemy mieć tryb 60 fps tutaj i dla trybu 60 fps mamy rozdzielczość Full HD, mamy wsparcie dla HDR-u i mamy wyłączony Ray Tracing, ale uwaga, bo w trybie, gdzie mamy najładniejszą grafikę, mamy 30 fps, oczywiście rozdzielczość Full HD, ale mamy już wsparcie dla HDR-u i wsparcie dla Ray Tracingu w trybie Forza Vista. Dla tej takiej konsolki malutkiej, wąskiej tej takiej, wąskiego tego takiego Xboxa w tym takim wielkim wentylatorem z boku, no nie? Już mamy wsparcie dla Forza Vista i możemy grać w 60 fps, bo mamy taki specjalny, dedykowany tryb, co myślę, że jest spoko opcja, że możemy sobie to przełączyć. No i idziemy teraz do Xbox Series X, czyli tutaj mamy tryb Performance i tryb Performance, czyli ten, w którym mamy 60 fps, daje nam możliwość grania w 4K. Mamy 4K i 60 fps w Forzie Horizon 5. Dodatkowo możemy mieć włączony HDR i Ray Tracing Forza Vista jest wyłączony wtedy. Nie możemy sobie ustawić na przykład rozdzielczości Full HD i 120 fps, nie ma takiej możliwości, mamy tylko te dwa tryby do wyboru. Natomiast grafika w 4K czy 60 fps na Xboxie Series X jest tak dobra, że na pierwszy rzut oka ciężko jest dostrzec jakieś takie różnice, jak na przykład uruchomisz sobie konsolę w tym takim trybie Quality i potem uruchomisz sobie grę w trybie tym takim, gdzie ma 60 fps. Na pierwszy rzut oka nie ma różnicy, dopiero jak sobie nagrasz grę, dopiero jak sobie przejrzysz wszystkie screeny, zobaczysz obszar doczytywania, jakichś tam szczegółów, detali, zobaczysz, że niektórych efektów brakuje, no to wtedy faktycznie dostrzeżesz jakieś tam różnice, ale tak to nie ma żadnej różnicy. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, no nie? Więc na dłuższą metę chyba lepiej będzie grać na tym trybie Performance, jak już się nasycisz tą grafiką i wiesz, no już będziesz miał jej dosyć, no to wtedy możesz w tych 60 fps sobie na konsolce Xbox Series X pograć bez problemu. To jest fajna sprawa, że można sobie te tryby poprzełączać. No i mamy ostatni tryb na najmocniejszej konsoli, czyli 4K, 30 fps, HDR, Ray Tracing w Forza Vista i grafika w tych 30 fps-ach, ja wam powiem, to wygląda przepięknie. Już wam wielokrotnie o tym mówiłem, starałem się nagrać jakieś fajne materiały w 4K, żebyście jak najlepiej mogli zobaczyć tą grafikę, ale i tak, co bym nie zrobił, YouTube ma swoją kompresję, a wrażenia z prowadzenia na własnymi rękami tego samochodu są dużo lepsze, jeśli faktycznie gramy sami, naprawdę. Ja oglądałem wcześniej materiały, tak samo jak wy, teraz oglądacie sobie materiały z Forza Horizon 5. Też oglądałem sobie z piątki te pierwsze gameplaye i takie było, no spoko, wygląda trochę jak czwórka, ale nieco lepiej, no nie? Natomiast dopiero jak się zagra na swoim monitorze, jak się zobaczy te takie mikroskopijne detale, to robi robotę niesamowitą. Forza Horizon 4 u mnie jest teraz odpalona na ekstremalnych jakichś ustawieniach graficznych, najwyższych na PC-ta jak się da. I czasami widać, że te tekstury gdzieś tam doczytują się w takiej bliskiej odległości. W piątce tego nie ma. W piątce tego nie ma. Tutaj jest po prostu trochę tak, no ta grafika gorsza pod tym względem. No i jeszcze zostały nam ostatnie rzeczy, czyli dostępne rzeczy na PC-ta, na Windowsa. Tutaj w tej rozpisce jest to napisane, że są nielimitowane ustawienia rozdzielczości, nielimitowany framerate, jest obsługa Ray Tracingu, jest obsługa HDR-u, ale widzieliście już wymagania Forza Horizon 5. Moim zdaniem są w 100% uzasadnione. Zresztą Forza Horizon 4 słynie z tego, że ma bardzo fajną optymalizację na PC-ty. No mam nadzieję, że z piątką będzie nie inaczej i też będziemy mogli sobie na bardzo fajnych ustawieniach graficznych pograć i nie będziemy potrzebowali tego do tego jakiegoś reaktora atomowego, żeby zasilać komputerów 100, tylko że będziemy mieli swój jakiś tam malutki komputerek, który nam, no, pokaże tą ładną graficzkę, no nie? No i moi drodzy, to tyle. Wymagania sprzętowe dla Xboxów. Nie wiedziałem, że dożyję tego momentu, kiedy będę musiał o tym mówić, że o, są jakieś wymagania sprzętowe specjalnie dla konsol. Ale tak, ale są. No i to tak wygląda. Dajcie znać, co myślicie o tym w komentarzach. No, dla mnie jest to taka ciekawostka, że faktycznie mamy te wymagania sprzętowe jakieś dla konsol i no, nie jest to chyba dla nikogo ciekawostka, nie jest to dla nikogo może nic nowego, że no, różne tryby grafiki mamy na mocniejszych konsolach, no bo już od jakiegoś czasu nas przyzwyczajają tak, że o, jak kupisz sobie lepszą konsolę, droższą, no to będziesz miał lepszą grafikę. Ale z drugiej strony te konsole nie są aż tak drogie, no bo za Series X normalnie byśmy zapłacili jakieś 2000 zł, no nie? A za tego Xbox Series S byśmy zapłacili, no zapłacimy gdzieś koło 1000. Więc te sprzęty nie są drogie, a oferują świetną grafikę. Jedyny minus jest taki, że my musimy zapłacić abonamenty różne, no nie, na nich. I z tych abonamentów jeszcze potem sobie te konsole jakby dokupimy, no nie? Dobrze, moi drodzy, no to tyle. Dajcie znać, co o tym myślicie, jest to ciekawe waszego zdania i popiszcie się w komentarzach, jakiego Xboxa macie, w jakim trybie będziecie grać. Trzymajcie się, na razie, hejas.